Zostawcie suba! Zostawcie suba! Zostawcie suba! Dobra, mam screena. Screen z moderatorów Gurala, w którym to jest Gural, tam jest w tym, bo to jest konwersacja facebookowa. I proszę bardzo, weźmiemy od tyłu jakiegoś 3-latka, Jacek akrobata, no a jak? Zabierzemy do Disneylandu, a potem do lasu na grzyby, a potem kurwa bierzemy gnoja. Benz. Co to jest, kolego? Co to jest? Co to jest? To jest jakiś fake, kurwa? Weź się ogarnij, ale czemu mam się ogarnąć, dziewczyno? Ty mi nie będziesz mówić, co ja mam robić. Koleś mnie zaczepia, ja się bronię. Ja nawet jakby to było... Słuchaj, ja nie bronię, kurwa, pedofilii, rozumiesz? Wiesz, że za to jest chuj do dupy, nie? Czy nie wiesz o tym? Chciałabyś, żeby ktoś twoją córkę podhaczał? 3-letnią? Ja bym nie chciał. Dobra, Gural 2 screena dajemy. Gural 2. I Benz. Na podpięki walimy kurwa w rowie. Co to jest w ogóle za screen, kurwa? Na podpięki walimy kurwa w rowie. Ty, idę też zwalić, bez kitu, dobry pomysł. To ładne widzę fetysze, gościu. Ładne fetysze. Nawet jeśli to jest fake, na to nie ma potwierdzenia. Dostałem to od znajomego. Niby to jest z twojej konwersacji, którą masz z moderatorami, ale mam coś bardziej wiarygodnego, kolego. Czytać wam to? Nie wiem, czy chcecie, żebym wam to czytał. Mogę wam to przeczytać, jak chcecie. Weźcie sobie na full screen. Mogę wam czytać to. Mogę wam dać też link na czacie do tego. To jest bardzo długie. To jest od top donatora Gurala. To jest od top donatora Gurala. I to jest długie. I jakbym to czytał, to by trochę mi to zajęło, nie? Łapkę do góry możecie zostawić, to może nas wypozycjonuje trochę wyżej. Dobra. Ja się biorę za czytanie. To jest screen od... To nie jest screen. To taką wiadomość dostałem na maila 29 stycznia. To jest Justa Orlik, który dał Guralowi najwięcej pieniędzy, odkąd Gural jest na YouTubie. Koleś dawał mu grube 1000. Koleś mu przelewał w chuj siana. Teraz czytam wiadomość. I nie interesuje mnie, czy to jest fake, czy prawda. Dla mnie ten koleś jest w chuj wiarygodny, ponieważ... Takiego czegoś z dupy sobie jedynie, kto by mógł takie coś wymyśleć, to Jan Brzechwa, bez kitu. Jan Brzechwa mógłby takie coś wymyślić, a to jest dla mnie w chuj wiarygodne. Gdybym opowiadał wszystko, to zatrzęsłoby całym YouTube'em. On skończyłby jak śmieć w kryminale, zresztą nie wiem, czy tam nie trafi. Pomagałem jebanemu donate'ami, żeby ludzi przemóc, bo nikt nie chciał mu dawać donate'ów. To zrobiliśmy akcję, że ja wpłacałem po kilka tysięcy, a on mi wracał. Niby taki fake, ale załapało i zaczął się obracać, się dorabiać w 3 miesiące, wyciągnął ponad 50 000 złotych. Poprosiłem go niby o pożyczkę na parę dni, ostatnio 300 zł, żeby zbadać, czy się nie zmienił. A jednak wyczułem, że ten śmieć rudy nie chciał mi pożyczyć i to przełamało szale, że skurwysyn poczuł się pewnie, że już mnie nie potrzebuje. To najlepiej zrobić z siebie wroga, żeby mnie odsunąć od udziałów. Miał wszystkim się podzielić ze mną, jak pomnożymy kilka razy to, co wpłaciłem, około 14 000 złotych. Jednak jebany okazał się tak pazerny, że wyjebał mnie bez mydła. Teraz powiem sobie sam, że mogłem się... Tego w sumie spodziewać, w końcu go donajtowałem, niby czemu by mi miało zależeć na 300 zł. A no właśnie te 300 zł odkryło jego fałszywość. Wszystkie wcześniejsze konkursy, wygrana 500 zł dla Marcina, wpłacałem ja i sponsorowałem. Różne rzeczy komputerowe, myszki, klawiatury, karty, kupowałem na Allegro i wysyłałem ludziom. I te przynajmniej były prawdziwe i dostali je ludzie. ale wiele takich jak doładowania na komórkę kosę z CSGO i nagrody pieniężne dla moderatorów nie przyznał, mimo że ludzie wygrali, czyli nie wysłał tego. Nawiązałem kontakty z firmami, które chciały współpracować z nami. Oszukiwał na całej linii. Ostatnio stronę od skinów na 600... Ostatnio szukał stronę od skinów na $600. Seks telefony najpierw niewinne, potem zastraszali i poszedł na ugodę, że będzie reklamował burdele podczas seks telefonów. Wielokrotnie musiałem go ratować z różnych opresji. Min z Magicalem, gdzie w nocy pojechał na live z groźbą zabicia Magicala. Rano musiał przez moich znajomych odkręcać cały zamęt, a on wpłacił Magicznemu jakieś 250 zł w donajcie, żeby go uspokoić. Mnie to kosztowało więcej, bo chłopakom musiałem 400 zł odpalić, aby ich uspokoić. Wtedy wystraszony niby na święta dał mi 1000 zł. Ot tak, rzekomo. Prezent. Ale ja go nie przyjąłem i oddałem mu w donatach. Na wszystkie operacje mam potwierdzenia, na każdy donate, albowiem robiłem specjalnie przelewem, aby można było znaleźć transakcje i udokumentować w Urzędzie Skarbowym. Reszta innych wałków, nie chcę mówić m.in. kryptowaluta Bitcoin, myśli, że kupowanie subów i łapek go ratuje. Nagle teraz zaczyna inną grę, będzie się chciał przytulać do swoich wrogów, m.in. ciebie. I tak było, kurwo, pocowałeś mi w styczniu, ty śmieciu jebany. Poczuł się zbyt pewnie, ale po to pisze, że już nikt za nim nie stoi i jest sam jak gołodupiec i każdy przedszkolak może zrobić go na szaro. Ja już go nie chronię, moje znajomości już go nie chronią. Aha. Włamanie na komputer i akcja z niby Koreańcami, bo Gural ogólnie miał akcję z Koreańcami, że Koreańcy wbili mu na kompa. Czytamy dalej. Pryszcze ci wyjebały, stary. No i chuj, tobie też by wyjebały, stary. Jakbyś jadł tyle białka, co ja. Włamanie na komputer i akcja z Koreańcami przez policję szukają dowodów za pedofilię nastolatki, przez którą uciekł ze Szczecina do Poznania. Sprawa ciągle jest badana i w każdej chwili może śmieć trafić choćby za to do kicia. Wiem jedno, śmieć planuje jeszcze nie nachapać się kasy i chce spierdolić za granicę. Po akcji z pedofilią, gdzie go uprzedziłem, już chciał się pakować. Próbowałem wielokrotnie w prywatnych rozmowach udawać lub wygłupiać się na tle seksu, by zbadać, jak zboczonym może być ten rudy śmieć. I udało mi się. Prezentował mi pornografię z dziećmi na filmikach i opowiadał, że go to kręci. I tak wpadłem na ślad tego skurwiela, podpuszczałem go, że mnie kręcą ostre zabawy i seks w kilka osób. Ale nigdy dzieci, sam się zdradził, jebaniec. Na kamerkach to pokazywaliśmy sobie chuje i on z takim tekstem do mnie: fuck me Teddy. Fuck me Teddy. Świadkami byli jego moderatorzy, bo zawsze gadaliśmy w kilka osób na tajni czacie. To ich dawno zbanował. I wyrzucił, bo bał się, że będzie zastraszany. Fuck me Teddy. Powiem tak. Nie zależy mi specjalnie na zemście, sam się wpierdoli w kłopoty. Pragnę tylko, aby na YouTube, aby YouTube widział jego prawdziwe oblicze i aby pod przykrywką trudnego niby dzieciństwa i udawanymi łzami na streamach nie wykorzystywał ludzi i ich zaufania, bo taka hiena nie zasługuje na jakikolwiek dobry gest i powinno się to piętnować i eliminować. Dobra, nie chce mi się już dalej tego czytać. I dalej pozostawiam to wam. Nie interesuje mnie to, czy to jest kurwa fake. Dla mnie to nie jest fake. I to, że Gural pierdoli, że sprawa jest wyjaśniona, Gural wiele mówi. Gural mówi, że wszystko jest wyjaśnione. Gural mówi, że sprawa z tym, że na Omegle kurwa nakręcał dziewczynki na pokazywanie cycków, to też jest wyjaśnione, bo on kurwa tak powiedział i to już jest nieważne. Tak, bo ty kurwa chodzisz i wystawiasz plakietki, datę przydatności do spożycia kurwa, do kiedy dany temat jest aktualny. Nie będziesz gościu takim ludziom, nie będziesz gościu takich wałów ludziom pierdolił. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Gościu. Nie ma czegoś takiego, że ty sobie powiesz. A ty co ziszczerzysz Olszek i Przemysław Koncewicz do kurwy jasnej cholipki hehe. Wszystko jest nie no pozdrow mordy hehe 1 złotego. Wyzywa cię, no i niech mnie wyzywa, nie interesuje mnie to. Wyzwiska pedofila nie bolą. Wyzwiska pedofila nie bolą. Ja już powiedziałem co chciałem, jego zdanie mnie nie interesuje i przysięgam ci kurwo jebana, że Gural szmato, przysięgam ci to. Nie obejrzę dzisiaj ani jednego shota z tego, co dzisiaj pierdoliłeś. Wiesz dlaczego? Bo ty chuja masz do powiedzenia. Jesteś śmieciem, wszystko negujesz, wszystkiego się wypierasz, chuj ci w dół.